Właśnie przed chwileczką tutaj rozczaiłem, rozrysowałem, jak są piny. Tutaj jest ekran, będzie założony, jak są wyprowadzenia, czyli gdzie jest jedynka, tak jak jest lampa, żeby to potem pasowało nam w koszyk. No to według tego koszyka rozkręciłem, będziemy próbować podstawiać podstawkę. Mechaniczne. Dzisiaj będą mechaniczne rzeczy. Podłączmy sobie żarzenie do tej lampki. 8 i 4. 8 i 4. Pobór 0,7 A. 12 V. Jak widać tutaj w okienku... Ojejku, momencik. Tu w okienku zaczyna się żarzyć. Widać, że się żarzy, ona będzie ciepła się robić. Niech sobie poleży troszeczkę. No i teraz tak, ja to w zeszłym odcinku powiedziałem, to jest kondensator nastawny, a nie transformator. Teraz tak, kolejna rzecz. Tu w tej lampie jedynka to jest katoda, 7 jest ekranem, tak? 7 jest ekranem. 6, 7 to ekran. 7, 8 żarzenie. 8 i 4 to żarzenie. No i teraz tak, 7 co to za ekran? 7. Musimy GU. Anoda jest 6. 5 siatka 3, siatka 2 to 3, siatka 1 to 2, 1, 2, siatka 1 sterująca, 3 i numer 5 to z tej strony, to już jest siatka 3. No dobra, zerknijmy na schemacik, zerkniemy sobie na schemacik i zobaczymy, jak mam moment, i zobaczymy, jak jest w oryginale to rozwiązane, co z czym musimy połączyć. Schemat po polsku i datasheet oryginału. Datasheet oryginału lampy, czyli mamy tak, 4 katoda, 1 katoda i 7, nie, i 8 katoda. No dobra. Musimy to sobie rozwinąć, ok. A więc tak, a co ja tutaj nie pokazałem, ale to nic. Mamy tutaj, może tak zrobię, o, będzie łatwiej, na cały ekran i teraz tak, tu jak widzimy już na tym, katoda 1, katoda 8 i katoda 4, tutaj idzie, razem z siatką, piątka G1, grid 3. Tak, razem siatko 3. Czyli siatka 3, czyli musimy 5 i 1 spiąć do katody. Katoda. A S, to co to jest? S, ekran. I 7. 5, 1 i 7 musi być spięta. Dobra, wyciągnijmy najpierw, teraz przymierzymy. O, ładnie się ciepła zrobiła lampeczka. Przymierzymy sobie teraz podstawki. Musimy obczaić, co my tu będziemy musieli rozlutowywać. O, w ten sposób, dobra. Tu mamy katodę. Dobra, gdzie mamy jedynkę?
kawałek jakiejś śrubki i światełko. Dopali mi troszeczkę światełka. Okej. Jedynka jest od strony lewej. Jak tak wchodzimy, to od prawej. Jedynka jest od prawej, gdzie mamy ten cyndelek. Gdzie tu mamy jedyneczkę? O, w ten sposób. Tu mamy jedynkę. Teraz tak, od spodu lampy jest cokół, tak? Jedynka, ósemka, jedynka jest z tej strony, jedynka jest z tej strony, okej. Tu mamy złączone jedynkę z dwójką. Osiem, siedem, dobra, mamy jedynka. Jedynka idzie rezystor do masy, to jest katoda. Katoda. Między dwójką a siódemką to jest żarzenie, czyli ten kondensator to jest żarzenie. Mamy rozpiskę, to już jest git. Tu siedzi między ósemką a czwórką. Ósemka BC. Czyli pusty pin. 8, pusty pin. Tu jest masa. Okej, let's go. Słuchajcie. Rozpinamy podstawki. Najpierw odepnijmy katody. Wszystko od katody. Czyli tu mamy rezystor i kondensator od katody. I tu mamy podłączenie do... Kurde, co to za pin jest? Jeden. Pin jeden. Katoda. Katody razem z sobą złączone są. Powiem tak, na tej podstawce będzie troszeczkę mniej lutowania. Więc... Zaczniemy od tej podstawki. Dobra. Dosyć duży grot. Duża temperatura. 390 stopni. Szczypce zaciskowe. I jakby nie było, to jedziemy z katodą. Tu mamy kondensator do masy. Od katody. Okej. Musimy tutaj go rozplątać, rozwinąć, bo to jest wszystko przewleczone i zawinięte. Dobra. Zróbmy sobie tak, mazaczek czarny jest, albo nie, niebieski to będzie co innego. Poznaczmy sobie tak, zielony, czarny. Zrobimy tak, zielone niskie napięcie, jeszcze czerwony by się przydał. Czyli zrobimy katody wszystko na czarne, czyli kreseczka, kreseczka. Mamy odpiętą jedną część.
Bo tu mamy też czarny drut, także będzie wszystko na czarne. Katody. Zaznaczmy sobie, że to też jest katoda. I tu jest katoda. Okej. Okej, mamy katodę. I tu mamy czarny od katody. Dobra. Czyli mamy rozpięte katody. Od tej jednej podstawki. Teraz tak. Tu mamy rezystor i dławik na nóżkę numer 5. Na nóżkę numer 5. A w oryginale nóżka numer 5, czyli to jest wejście. S1, czyli zielony. Tu sobie na zielone. I odpinamy siatkę pierwszą. S1. No, wyłaś. A, kurde, już tak zawiązane. S1 odpięte, czyli wejście na lampę. Teraz mamy tutaj, co tu mamy? Katoda, masa. Tu mamy masę i teraz odpinamy rzeżenie. Nie. Jeszcze mamy jeden rezystor do nóżki numer 4. 3. Nóżka numer 3, siatka druga. I kondensator do masy. Siatka druga. S2. Zaraz, momencik. Zrobimy na niebiesko. Ok, na niebiesko S2. Niebieski S2. Zielony S1. S1. Czarny katoda. Czarny katoda i S3. Katoda S3. Dobra, odepnijmy zielony. Niebieski znaczy, zielony. Rezystorku. Ale pomieszane. Trzeba zrobić tak. O. Kondensator do masy. To jest S niebieski. S2. S2 niebieski. Okej, mamy opornik i mamy kondensator S2. No i dobra, i teraz tak, tu jest jeszcze jeden kondensator zamontowany do masy i do żarzenia. Czyli do nóżki numer 2. Nóżka numer 2, tak jest, żarzenie wejście, hater. Czyli odpinamy. Kondensator zostawiamy, musimy tylko odpiąć kabelek od żarzenia. To by było tyle. Kabelek odżarzenia. A, wyłaś. Jest. Kabelek odżarzenia odpięty. I w sumie teraz możemy
ładnie wykręcić podstawkę i zobaczyć tą podstaweczkę, czy pasuje. Odpijmy tylko żarzenie od niej, tej lampy. Bo się trochę nagrzała. Czyli mamy tak, katoda, siatka druga, żarzenie. Ok. Wykręćmy teraz podstawkę pierwszą z brzegu i zobaczmy, ile będzie trzeba zrobić otworów. Uważać tylko na dławik, żeby go nie porwać, bo drugi o tych samych parametrach nawinąć to tak trochę ciężko. Ale da się. Dobra, wykręcimy tą podstawkę. Ona jeszcze jest do masy przygotowana. Trzeba teraz masę jeszcze odpiąć. Czyli trzeba wziąć lutownicę i ładnie odlutować. Tutaj spróbować wyciągnąć jeden pin i drugi, tak żeby trochę zostawić tej masy. A tu jeszcze jest katoda dopięta. Katoda to jest czarny. Musimy tu zaznaczyć czarny kondensator na katodę i spróbować go stąd wyciągnąć. Ok. Ok, dobra, jest ok. No i teraz masa. No bo wpadła. Masa. Tu. I tu. Da się czy się nie da się? O, panie. Jeśli nie da się tak, to się da się tak. O, pięknie. Ok. Zostało nam tylko kondensator przełożyć na żarzenie. Weźmy sobie teraz tą podstawkę i spróbujemy ją tutaj włożyć tak, żeby wiedzieć tak. Jedynka, czyli tak, z tej strony mamy żarzenie. I wejście, siatka druga musi być z tej strony. Bo siatka pierwsza, sorry. Siatka pierwsza zielony, S1, czyli to. To musi być z tej strony. Kurde. Jaj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 
Nie jestem zdania, że to tutaj wejdzie. Ajajajajajajajaj, zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Ale nie wlezie. No i co teraz? Ja nie chcę rozbierać całego wzmacniacza. To jest żarzenie. Możemy wybrać stąd, bo i tak będziemy tu wolać, by podłączać nieszeregowo. 12 V. Będę się dał tutaj rozlutować. Słuchajcie, ktoś tu mi puka się do drzwi, dobija. Moment. Część trzecia, za chwilę. Okej, słuchajcie, tutaj mam opis. Trochę dużo światła, mam opis GU. Tu już jest zmontowana, jak widać, pierwsza podstawka. Troszeczkę musiałem rozwiercić otworek, ale nie za wiele. Mieści się, słuchajcie. Z tej strony jest podstawka. Tak, udało się. Zaraz odpowiemy.
Tak, udało się. Pierwszą elegancko wstawiłem, tylko że dławik anodowy może będzie za blisko osłony, ale może i nie. Jeszcze zobaczymy, jak druga wejdzie i czy wejdzie, nie? Ale dobra. No i teraz tak. Lutujemy to, co żeśmy wcześniej rozlutowali do tej pierwszej podstawki, żeby wiedzieć, gdzie co miało być. Musisz mi wysłać dokładne zdjęcie tego ustrojstwa, które tam masz do tych otworów. No, widzę, że to dobra rzecz, kurczę. Może chcę gdzieś takie coś kupić tutaj. A. To kotowni elektrycznych do wycinania otworów pod dławiki i dławice w metalowych szafkach. Nie w plastikach, tylko w metalach, nie? Robisz dziesiątko otwór tam, gdzie ma być dławik, przekładasz wykrojnik, nakręcasz i bierzesz kluczyk i ty, to leciutko idzie i wykraja ci równiki i otworek, nie? Ale dobra. Dobra, bo mnie tu zagadują, jak widzicie. Dobra, to lutujemy. Hej, dzień dobry wszystkim. A tam wiecie, szukałem już tego takich wykrojników, ale cholera, no nie mam za dużo szczęścia, nie udało mi się tego znaleźć. Wszędzie, wiesz, gdzie tylko jak jakieś tam knockholes piszesz, wiesz, żeby znaleźć, bo tu głównie, wiesz, te... Dobra, pokażę im te wykrojniki. Najczęściej używa się właśnie w tych elektrycznych sprawach, nie? Tam jak skrzynki robisz jakieś, czy co tam, te conduits całe, to tam to ma zastosowanie. No i też pod tym kątem szukają właśnie takich wykrojników, tych co Janek tam pokazuje i co ty po prostu jakoś, nie wiem, nieodkryta wiedza, albo to jest bardzo wąskie, a jak gdzieś pewnie są, to... Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie słychać, chyba słychać. Słuchajcie, dzisiaj będzie próba odpalenia na tych GU50 lampeczkach, bo już to zrobione. No ale słuchajcie, tu jest taki motyw, że one całkiem z innymi prądami pracują te lampy i zresztą zaraz zobaczycie, co się dzieje z próbą, przy próbie odpalenia, jak to wygląda. Mamy mikrofonik, czekajcie moment, okej. Opadać, dobra. Mało ważne. Czyli teraz tak, wszystko do dołu. Tu tylko na fast. Głośnik odpalony, także szumu nie będzie. Sztuczny obciążnik tutaj mamy zapięty. Do tego sztucznego obciążnika podłączony oscyloskop. Włączmy sobie tylko oscyloskop. Zaraz wam pokażę, jaki jest motyw. Ogólnie to jest taka moja prośba. Jeśli ktoś przerabiał Kenwooda 820, 820, 520, 530 na GU50 na te lampy. Jak widać, one tutaj się mieszczą. Jak kapturki ściągniesz, to się mieszczą łącznie do ekranu na końcówce mocy. Na razie nie ściągam kapturków. Lampki podgrzane były, wygrzewane przez bodajże dobę. Testowane. No dobra, włączmy sobie najpierw Kenwooda. Włączyliśmy, wiatrak zadziałał. Włączmy żarzenie lampek. Włączymy żarzenie i zaraz zobaczycie, jaki jest motyw na oscyloskopie. Ustawmy sobie na tune. Na tune jeszcze na razie nie, niech sobie się podgrzeje. Na tune w ogóle praktycznie nie ma wyjścia. Najlepiej działają na 14 MHz, na 14 metrach. Tak? Dobrze. No, tak, na 14 metrach. Na zakresie 14 metrów. I teraz tak, jest tune, jest drive, jest play. Nie widać w moment. O tak zrobimy. Jest drive, jest play, czyli dopasowanie, dopasowanie na wyjściu skrzynki antenowej. I load. Load, play. To jest dopasowanie do skrzynki, a to jest dopasowanie drivera. Ponieważ tu jest tak, driver, tak jak mówiłem wcześniej, trzy kondensatory są. Jest driver, filtr i PC. Driver jest na lampce też. No dobra, spróbujmy wcisnąć nośną i się wystroić. Na oscyloskopie nie ma nic. Praktycznie. Z tej strony
tutaj mam potencjometr od regulacji prądu w lamp. Myślałem, że się uda mi to ustawić, ale się nie daje ustawić. Dobra, włączmy sobie na CW. Tutaj na maksa moc CW. Włączam nośno, jest sinusik. Dokładnie 7 V. Ustawiamy sobie najpierw na max to. Tu na max, zaraz chyba nie widać. Nie widać oscyloskopu. Dobra, zobaczmy. Patrzcie, tam w rogu macie oscyloskop. Tu w rogu. Włączam i ustawiam na max sinusa. Najpierw play, dopasowanie do obciążenia i maksymalny poziom sygnału jest. 17 V, słuchajcie. Teraz tak, regulując od, włączam nośno i zjechałem prądem anodowym do minimum. Jedziemy w górę. 5 V, 10, 20, pik mierzę, nie? 23,4 V na 14 MHz. 23,4 V. To jest, można sobie to moc podzielić, jak to jest tak, 24, no 25 razy 25 to jest 125, podzielić przez 50 to jest 2 z kawałkiem wata. Z tych lamp, gdzie one powinny dawać śmiało tutaj setkę, 80 przy tym prądzie anodowym. No i teraz podpowiedzcie mi, kto, jeśli ktoś przerabiał, co zostało jeszcze oprócz wymiany lamp oryginalnych na GU, tak jak tutaj jest zrobione, bo są jeden do jednego są wstawione lampy w tej chwili. Tak jak było w oryginale, tylko tyle, że są lampy na GU 50 przestawione, no i anody są tam w dół spuszczone, nie? Z dławika. Gdzie jest szkopuł ogrzewany? Na wejściu, na siatce pierwszej, wyjście z drivera, na siatkę pierwszą jest, kurde, to jest prawie kilowolt, 800 V idzie na anodę. Jest sygnał w postaci minus 33 V i na tym obciążeniu minus 33 V jest sinus 1,5 V pik. Moim zdaniem trzeba bez przeróbki drivera te lampy nie zostaną wysterowane. Ponieważ podawałem, wyciągałem driver, podawałem tutaj sygnał z generatora i one normalnie się rozpędzają do 500 V. Czyli ten cały wzmacniacz pracuje, tylko że prawdopodobnie jest brak mocy, brak mocy po prostu z drivera. Piszą na forum, że to jest bardzo fajna lampka, że idzie to przerobić w każdej chwili, że ktoś tam przerabiał i tylko dopasował prąd. Wszystko jest ekstra. Moim zdaniem to tutaj jest za małe napięcie wejścia. Driver był zmieniany, bo mam ich 3 sztuki, także na każdej lampie jest identyko. Podrzućcie mi, jeśli ktoś robił 820, 830, 520, SK, czy E, czy D, czy 530, przeróbkę tego wzmacniacza z klasycznych tych lamp A2001S, nie, S2001A, oryginały, na GU50. Czy czekamy na oryginalne lampy, no bo moim zdaniem to nie pójdzie, nie? Wiem, że on pracuje na oryginalnych lampach, bo przed przeróbką było sprawdzane, miałem komplet lampek, nie? Podstawiany, wszystko pracowało. Dobra, ja pozdrawiam. Z Kenwooda na razie tyle. Wrócimy do tematu na pewno w przyszłości, jak dojdą oryginalne lampki. Jak już będzie mnie stać na oryginalne lampki. No i na pewno będą filmy. Będziemy to odwracać z powrotem do oryginału. Chyba, że do tej pory ktoś
kto to już robił, podpowie mi, gdzie robię błąd. Jest jeden do jednego podstawione są lampki. Pozdrawiam. W następnych filmikach będzie więcej. I o radiówce, i się fajny temat jeden zapowiada, ale nie zdradzę. Zapraszam na stronę piracz.pl, na forum. No i zapraszam na Zello, bo tutaj ostatnio tutaj głosy, tylko słuchajcie, zapraszam na Zello, na kanał Piracz, po prostu. Tylko, że jeśli chcecie już tam u nas pozostać na dłuższy czas, nie zostać wyrzuceni, no to po prostu się odzywajcie, się przedstawcie, przede wszystkim się przedstawcie. Może tam parę zdjęć, parę linków, czy jakaś tam pomoc komuś, czy tego, to mile widziana. Zello, kanał Piracz, to jest aplikacja w telefonach. Nie tylko, bo i w komputerze też można sobie zainstalować Zello. No i zapraszam na forum. Może ktoś opisze wątek przeróbki na forum piracz.pl. Dzięki za uwagę.